Szanowni Państwo, nie powiem, że niespodziewanie, ale w czasie przerwy wpłynął cię na kredytę. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie korekty istniejącej zadań powierzonych w 2013 roku z zakresu prac modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i kolejnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt proponuje wprowadzić pod punktem 7a. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu? Proszę o podniesienie ręki. 14. Dziękuję. 14 za 0,03. W związku z powyższym znamiamy normalny porządek obrad z wprowadzoną poprawką, czyli przechodzimy do punktu 7a. Przedmiotowy projekt uchwały dokonuje zmiany tylko i wyłącznie w punkcie, przeczytam brzmienie uchwały może. W ramach przyznanych środków w kwocie 90 100 na zadania z budowy modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej ustala się listę rynkową zadań powierzonych w 2013 roku. Punkt pierwszy. KS Krepardia, naprawa... hali sportowej. Znaczy właśnie było naprawa podłogi hali sportowej. Wymiana podłogi hali sportowej, kwota 40 tysięcy. PKS Jadwiga, renowacja murawy, kwota 10 tysięcy. Punkt trzeci. Wytyczenie wojska trawiastego na osiedlu Krowodża Górka, Górka Narodowa Wschód Gotyk, 29 tysięcy. Punkt czwarty, Katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sportu w Toniach, renowacja podłogi 10 tysięcy. I PKS Tonianka, zakup pralki w kwocie 1100. Zmiana, którą proponujemy, dotyczy tylko i wyłącznie punktu pierwszego. Zamiast naprawa podłogi hali sportowej, proponujemy remont hali sportowej. Wiąże się to z faktem, że prezes klubu zgłosił taką inicjatywę, że oni są w stanie za 40 tysięcy oprócz tej podłogi, którą wycenił ZIS, przepraszam, na 40 tysięcy, wykonać jakieś dodatkowe prace oprócz tej podłogi i że podłoga zostanie w pełni po prostu wyremontowana, wymieniana, a oprócz tego inne rzeczy wykonane, ale ten zapis im przeszkadzał, a remont im to umożliwił. Czy są jakieś pytania? W związku z tym, że nie widzę, oddaję pod głosowanie projekt. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za? 14. Dziękuję, 14 za zajrzenie do 3 minuty.